Welcome to The Maze Runner i w tym odcinku, jak sama nazwa mówi, recenzja. No i to jest recenzja właśnie tego typu rasowo. No i w tym odcinku Fryzyr. Tak wybraliście na stronce, no i tak będzie. A więc Fryzyjczyków mam 6. Mam nadzieję niedługo zdobyć jeszcze 2, a mianowicie wycofanego Wałacha Szlejch. Z właśnie Fryza i z kolekty Fryza, na którym bardzo mi zależy. No to zaczynamy. Pierwszym koniem jest Feniks, ogier fryzyjski, szlejch wycofany. I tak, jest to naprawdę cudna figurka, nie powiem, że nie. Mi się bardzo podoba osobiście. Ma zachowane te właśnie proporcje Fryza, jakie zachowane mieć powinien. No wygląda jak Fryz, po prostu wygląda jak Fryz. I tak. Jak widać, ma głęboką fakturę sierści, piękną grzywę falowaną, bardzo piękną grzywę. Ma szczotki, te nogi ma w kształcie właśnie, jakie fryzy mieć powinny. Ogon ma bardzo ładny, także falowany na końcu, albo to jest przetarte, albo to jest po prostu brązowy, nie wiem. Jest podkuty, tak. Ma wyrzeźbione strzałki. Ostrość. O, ma wyrzeźbione strzałki, jak widać. Te podkowy są tak średnio pomalowane. Jest to ogier. Jest to rocznik 2010. Tak, z tej strony grzywa się przekłada. Tak na bok, takimi długimi falami. No tak, jest to model dość u mnie stary, dlatego ma przytarte uszy i oko i nos. No i ma długą grzywkę, ma te szczegóły na pysku, oczy ma jeszcze w miarę dobrej wielkości, ma potężną szyję, ma mięśnie zarysowane wszystkie, tutaj jest przytarty, no ale kit. Dawno nie trzymałam go w ręku, nie powiem, że nie. No mam tyle figurek, no i no cóż powiedzieć. Tak, jest pokazany w kusie. Bardzo śliczny jest, jeśli macie okazję go kupić, kupcie koniecznie, bo jest to figurka, to jest bardzo piękna figurka. Bardzo dobrze przedstawiająca rasę fryzyjską. Ma ten zad, ma wszystko w sumie, co fryz powinien mieć. Jest taki spulchniutki, fajny, tak jak fryz powinien być. Także jego bardzo polecam. Jest naprawdę ładny. No i kupujcie go, kupujcie. Kolejnym koniem jest rybaczek fryzyjski ze szlejch. Jest to wycofana klaczka, koniczynka. I tak, jest to rybaczek naprawdę przesłodki. No jak da się zauważyć, jest ona skarogniada, nie jest całkiem kara. Jest, no ma przetarcia, no bo, no co. No, bawiłam się, jak byłam młodsza. Przepraszam. Ma wicherek. Słuchajcie, ma wicherek na czole. Taki słodki wicherek, więc to wygląda naprawdę ładnie. Ogólnie ma tutaj takie włoski słodkie, ma grzybkę. Ogonek ma ładny, przetarty zresztą. Nogi ma takie trochę nieproporcjonalne, ale to dodaje jej w sumie tego uroku, jaki mieć powinna. No bo niektóre źrebaki, też w sumie teraz to już większość rybaków szlejch, są tak obrzydliwe, mają tak grube nogi, takie. Nie mają w ogóle rzeźbień, są po prostu grube takie. Nieproporcjonalne, takie jakby pale grube. A te właśnie starsze mają pięknie wyrzeźbione te nogi. No mają proporcje, jak widać. Źrebaki powinny mieć chude nogi z mocno zaznaczonymi stawami, piętami. No i tutaj akurat to są nadgarstki tutaj. No i właśnie źrebaki powinny mieć te nadgarstki takie wystające, duże strasznie. No i ta klaczka właśnie je ma. To jest, daje duży plus. Kopytka są rzeźbione. Co dalej? Ma lekkie szczotki pęcinowe. Jak na fryza przystało. Jest ogólnie bardzo śliczna, więc ją polecam. Kolejnym koniem jest wycofana klacz fryzyjska Gala. I tak, jest to też bardzo fajny model,
Aczkolwiek ona już tych proporcji fryza zbytnio nie ma. No ale cóż. Tak, jest ona maści skarogniadej. Nie jest kara. Ma mocno zaznaczoną fakturę sierści. Naprawdę to widać. Kopyta nie są, są rzeźbione? Nie, nie są rzeźbione. Ma podkowy. Ma ładne szczotki pęcinowe. Dalej. Grzywę ma rozwianą. Przepraszam. Grzywę ma rozwianą. Grzywkę przerzuconą na jedną stronę. A grzywa tak różnie idzie. Tak faluje na drugą stronę. Ogon. Bardzo mi się podoba jej ogon. To normalnie dodaje uroku figurce. Naprawdę. Bo ogon jest przepiękny. Pięknie wyrzeźbiony. Pięknie opada. Pięknie wieje. Faluje. No spójrzcie tylko, jeszcze jest tak ładnie wyrzeźbiony i pomalowany. Naprawdę piękny. Klacz jest w galopie, jak już mówiłam, rocznik 2007. Tak. Ojejka. Jest to figurka ogólnie bardzo ładna, także ma swój urok. Aczkolwiek ten pysk już nie jest taki, nie ma tylu detali. Aczkolwiek ma, no, żyłę, ma tutaj wszystkie wgłębienia, oprócz saneczek, małe oczka, przepraszam. Ma nawet zmarszczki na szyi. Tak, i ogólnie prezentuje się tak. Aha, i szukałam tej kółka obrotowego, to się nazywa ekspozytor obrotowy. Niestety tak. Kosztuje jakieś 20 zł, ale średnica tego przepraszam, kółka wynosi 9 cm, więc koń taki większy by się na pewno nie zmieścił. No i to jest takie gdzieś malutkie, nie? To by w sumie było fajne. A jest też taki obrotowy do specjalny do filmików, taki płaski, czarny. Kosztuje kuźwa 700 zł, także na pewno nie kupię. Kolejnym koniem jest ogier fryzyjski Safari LTD Loki i przepraszam, ale mam amolka, bo mnie boli gardło. I tak. Jak widać, ta firma, no jest to firma średniej jakości, że tak się wyrażę. Produkowana oczywiście w Chinach, ale pochodzi z Miami, z Kalifornii. No i, jak to powiedzieć, figurki tej firmy są naprawdę ładne, ale są tak zrąbanej jakości, że masakra. To tak. Jest on pokazany w takim jakby przyspieszeniu w galopie, takim rzutem do przodu. O. Z tej strony mi się bardzo podoba. O, z tej perspektywy. O, o tak. Ma uszy skierowane do tyłu, jak widać, no mięśnie wszystko ma, ale tak, ta firma jest taka trochę jakby kwadratowa, tak się wyrażę, modele są kwadratowe, no klatki nie są chude, są grube wręcz, no ale patrzcie na ten materiał, on jest taki, chwila, ten akurat ma pełno smug. Jak widać, pełno smug, takich różnych odprysków i tak dalej. Koń ma bardzo mały pyszczek, ale naprawdę ładny jest. Oko takie jakby przestraszone, pełne strachu. Spójrzcie na to. O, ten pysk jest po prostu przepiękny, bardzo mi się podoba. No spójrzcie tylko na niego. Ma, no, ma wiele detali, jest bardzo realistyczny, no ale słowa jakości, nie? Grzywę ma bardzo ładną, podoba mi się jego grzywa. Pięknie wrzeźbiona. O. No, o, widzicie, ma pełno takich różnych dziwnych smug. To nie fajnie wygląda. Ogon ma bardzo ładny też, ładnie rzeźbiony. O. Grubą ma nasadę.
Dalej, no ma szczotki, kopyta są rzeźbione, ma podkowy rzeźbione. Wszystko ładnie, pięknie. No, puzdro i tutaj te rzeczy są strasznie małe, niewymiarowe. Faktury sierści nie ma, wicherków nie ma zarazem, ale ma kasztany, takie mini, mini niepomalowane. No. No i głowę ma bardzo małą. Zad ma trochę za duży. No, a głowa mogłaby być większa do tej rasy, bo ona jednak jest trochę za mała. Przez to się nawet o głowę nie zmieści. A ogólnie konik fajny, bardzo ładny do zdjęć. Będę z nim robiła sesję. Kolejnym koniem jest Sigla, klacz fryzyjska ze Schleich. To jest ta nowsza, która jest dostępna w sklepie. I tak, no co o niej powiedzieć? To jest już model taki średni, ponieważ nowszy. Już troszeczkę inny materiał. Zrąbana anatomia w tym miejscu, kłoda. Kłoda tutaj. Nie wypowiem się. Przepraszam. Kopyt rzeźbionych w ogóle nie ma. Ogon jest taki se, może być. Mogło być gorzej. I te zasrane warkoczyki, jakieś odróbki, to jest po prostu masakra. Jakieś czerwone gówna w grzywie. Samego do plazańca bym jeszcze zniosła. No. Ale oprócz tego ma grzywę ładnie rozwiewającą się tak do tyłu. Pysk mi się w ogóle nie podoba, jest taki okrągły, oko oczywiście już wielkie. No ogólnie tutaj detali nie ma wcale, a wcale ani za grosz nie ma detali. Po prostu nie jest już figurka kolekcjonerska, tylko zabawka bardziej. I tak, fakturę sierści ma. Spójrzcie. Taką, raczej tak jakby ktoś przyjechał po nim grabiami, ale jednak uznajmy to za fakturę sierści, nie? Rocznik 2014, no właśnie. Ma szczotki pęcinowe. Podobają mi się, bo są ładne. Nie powiem, że nie. Klacz jest pokazana w galopie. Podobnie jak jej poprzedniczka. No i każdy ma w sumie swój gust. Mi się podoba tak średnio. Powiem tak, zasługuje na miejsce w Jablonce. Przepraszam. Bo te, które nie zasługują, to znaczy są brzydkie, okropne i w ogóle. Dobra. Ostatnim koniem jest znany nam wszystkim i wam wszystkim ROI, czyli Rise of Jupiter. Ogier fryzyjski z kalendarza. No. Znacie go wszyscy raczej. Roya, kochanego. Model to jest taki nasz. Kochany. Przepraszam. I tak, to jest już wersja bardziej wystawała fryza. I co tutaj jest? Zniszczyli figurkę malowaniem. Zwłaszcza grzywy. Wyjechane mają poza grzywę te wszystkie tutaj rzeczy. Farbą. O, jakieś białe smugi są w grzywie. Tutaj jest wszystko wyjechane. Ten ogon jest taki szary, tutaj jest niedomalowany i tak dalej, mogę gadać i gadać. Tak. Przepraszam, fakturę sierści ma. Już jaką lepszą. Ma tutaj nawet mały wicherek, czego wcześniej nie widziałam. To jest już plus. Jest ogierem. Kopyta są rzeźbione w miarę. No ma szczotki pęcinowe, takie skąpe. Grzywę ma przerzuconą na jedną stronę, długą grzywę, grzywkę długą także. No pysk, nie wygląda jak pysk fryza. Bardziej jak jakieś egzotyczne rasy. Łopatki są zbyt bardzo wystające do przodu i w ogóle mają bardzo dziwny kształt, bo one się kończą tutaj tak jakby, a powinny iść w tą stronę jeszcze trochę tutaj. To jest to dziwne, nie podoba mi się ten układ. Ale koniec ogólnie bardzo, bardzo ładny. Pewnie większość już z Was go ma. Jeszcze jak się przedstawiam. Właśnie. No i to by w sumie było na tyle. Na stronce będziecie głosować, kto ma być później. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i pa, pa.